pieniędzy u Polaków nie brakuje. I teraz już Spero nie z pistoletem maszynowym, a z AWP. Zobaczymy, gdzie Spero będzie podążał, bo jak na razie w okolice bombsite'u B, no sam Lambert na środku. O, ależ pesteczko od Micha i już mamy przewagę. Przypadkiem to nie był snajper drużyny NVS? Tak, oczywiście, że był, ale był też snajper Kinguin. Także na razie byli sobie snajperzy. Nie popisali się w tej rundzie.